Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałam dla Was zajęcia plastyczne. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wianek z różnych ziół, które możecie znaleźć, suszonych kwiatów, które możecie znaleźć teraz na różnych łąkach. Ja właśnie takie znalazłam i chcę Wam pokazać, co z tego można zrobić. To jest naprawdę bardzo proste zrobić taki wianek. Do tego wianka użyłam kartonu, z tyłu jest, pokażę Wam wszystkim. No i oczywiście te wszystkie zioła, które znalazłam na łące. Przykleiłam je klejem na gorąco i dodałam kokardkę. Do tego możemy na przykład dodać też suszone, zasuszone pomarańcze, różne, na przykład tu jest limonka, więc ta limonka też fajnie będzie wyglądać. I taki wianek jest bardzo lekki, bo on jest zrobiony na tym kartonie i po prostu można go powiesić na drzwiach i nie będzie, na pewno nie będzie stwarzał problemów, że tak powiem. Pokażę Wam troszeczkę inny wianek dzisiaj na filmiku. Przygotowałam sobie koło. W środku jest tak samo jak tutaj karton, owinięty sznurkiem nitowym. Za pomocą po prostu zwykłego kleju do drewna. Klej do drewna się bardzo dobrze sprawdza. Ja dzisiaj użyję kleju na gorąco. Będzie po prostu szybciej, ale jak nie macie w domu kleju na gorąco, możecie to też przyklejać klejem do drewna. Taki klej można też kupić w różnych sklepach. A więc tak, zaczynamy. Bierzemy sobie te wszystkie nasze skarby, dary natury i układamy według gustu na tym naszym kole. Ja tutaj właśnie zrobiłam na takim przykleić na sznurku jutowym, ale możecie tak samo jak tutaj jest przykleić sobie na zwykłym kartonie. Ten karton nie jest owijany niczym, tylko tutaj po prostu trzeba więcej tych ziół, tych roślinek. Tutaj Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Możecie sobie to układać jak chcecie. Na przykład ja będę układać to tak w taką jedną stronę, żeby po prostu, żeby tak zachować taki wygląd, że to wszystko idzie w jedną stronę, ale można na przykład tylko na dole zrobić jakąś fajną kompozycję z tych kwiatów, no albo po prostu na całości. I przyklejamy jak chcecie, jak tutaj według swojego uznania. Przyklejamy to, co nam się podoba. Naprawdę można znaleźć fajne rzeczy na takich łąkach. Okay. Jeśli macie problemy z klejem na gorąco, żeby go przyczepić, bo jest za gorący, możecie użyć sobie do tego jakiegoś patyka i po prostu tym patykiem przyczepiać elementy. To też jest ok. Jeszcze powiem tak w międzyczasie, jak suszyć owoce. Sama je suszyłam. Po prostu wystarczy je pokroić w plasterki i położyć nawet na grzejniku w domu. Albo ewentualnie włożyć do piekarnika, ale trzeba też pamiętać, żeby cały czas patrzeć na te owoce, czy one się po prostu nie spalą. Ja proponuję położyć to na grzejniku, na przykład na jeden dzień na grzejniku, a później włożyć do piekarnika, żeby jeszcze bardziej podsuszyć. Tak jest najlepiej, bo mamy taką większą kontrolę nad tym. Do tego też można dodać szyszki, jak mam żołędzia, można znaleźć też fajne żołędzie, liście, różne rzeczy, co tylko tam. Pokażę, jak to wygląda.
jak mówiłam, ja przyklejam to w jedną stronę, czyli tak jak idzie wianek, czyli tak naokoło. Można też, tak jak mówiłam na początku, że zrobić tylko jedną kompozycję na dole, na samym dole. A na górze po prostu zawiązać kokardę. Też Wam zaraz pokażę, jak zawiązać taką kokardę w łatwy sposób, w bardzo łatwy sposób. Nie trzeba umieć znać jakiegoś tam super sposobu trudnego. Będzie taki właśnie łatwy sposób na wiązanie kokardy. Jeszcze tylko może takie coś. Okej. Dobra. Dodam tu jeszcze jakiegoś brązowego. Tylko. Tak to wygląda. I teraz dodam sobie te moje suszone owocki tutaj, gdzie będzie. Staram się też tak nie przesadzać z dodatkami. Pamiętajcie o tym, żeby też zachować jakiś tam za gorący klej już po prostu się zaczekować. Dobrze. Jest. Wygląda. I teraz pokażę Wam, jak zawiązać kokardę. Tutaj mam taką ciemną, zieloną. A tutaj zawiążemy pomarańczową. I już pokazuję, jak to zrobić. Odcinam sobie kawałek. Mniej więcej takiej wielkości. Zawsze lepiej więcej niż mniej. W takich momentach. I robimy tak. Jak Wam to pokazać? Bierzemy. Bierzemy tak. Dajemy tutaj sobie w tył. Potem w ten sposób. Mamy taką kokardę. Ją po prostu przekładam. Nie wiem, czy widać dobrze. Mam nadzieję, że widać. Tak. I do tyłu. Pokażę, jak to wygląda. Jeszcze raz Wam to pokażę, bo chyba nic z tego nie widać. Jeszcze raz. Na spokojnie. Uwaga. W ten sposób. Potem ten tył dajemy do... ten przód dajemy do tyłu. I teraz na odwrót. Czyli to idzie tu. I wracamy tak samo. Czyli do tyłu. I mamy takie coś. Zaraz będzie to dobrze wyglądało. Tutaj wiążemy sobie tą naszą odciętą wstążką. Wiążemy z tyłu po prostu guza. I teraz układamy to wszystko, żeby super wyglądało. Sekundkę, bo się zgubiłam. To. O, jest, dobra. Muszę guzę wywiązać. Nadmiar tej kokardy ucinamy tutaj i układamy sobie ją po prostu. To nie jest skomplikowane, po prostu trzeba znaleźć swój sposób na to, żeby ją tak fajnie związać, czyli ją tak przekładamy. Myślę, że są też inne sposoby, więc to każdy ma, może ktoś ma jeszcze inny sposób, więc to też według ustania dobre. I teraz tą kokardkę przyczepiamy na górze. Jak nie chcemy na górze, to staramy się w takim miejscu, gdzie ta kokardka najbardziej pasuje, albo gdzie na przykład nasz wianek ma coś nie tak, powiem, można zakryć to kokardką właśnie. Ja sobie zaplanowałam, bo moja kokardka będzie na samej górze, więc tak właśnie będzie.
Zatrzymajmy chwilę wyklej. Można ją przywiązać. Tak coś to też można tutaj klejem. Klej na gorąco jest zawsze najszybszym sposobem. Tak wygląda pianek. Zobaczcie, też fajnie wygląda. Do tego też można dodać jakieś tam owocki albo jakieś żołędzie, szyszki. Co chcecie? Mam nadzieję, że zrobicie taki wianek i pokażecie nam swoją pracę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.